Burzowy koszmar w Mielcu. Gwałtowna burza przynosi chaos i zniszczenie. Dzisiejsze burze nad Podkarpaciem przyniosły dramatyczne skutki dla mieszkańców Mielca. Tysiące osób pozostało bez prądu, a liczne budynki doznały poważnych zniszczeń, w tym zerwanych dachów i zawalonych kominów. Ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczące 7 powiatów potwierdzają, że pogodowe warunki są nadal ekstremalne. Największa liczba interwencji odnotowana została w powiatach mieleckim i jasielskim, gdzie strażacy wyjeżdżali łącznie 85 razy, głównie w celu usuwania połamanych drzew z linii energetycznych i dróg oraz pompowania wody z zalanych piwnic. Brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, podkreślił intensywność działań ratunkowych, które obejmowały także zabezpieczanie uszkodzonych dachów i innych zagrożonych konstrukcji. Krótko po godzinie 15 nad Mielcem przeszła gwałtowna nawałnica, która mimo zniszczeń nie spowodowała żadnych obrażeń cielesnych. Jednak pojawiły się sytuacje wymagające interwencji medycznej, takie jak opieka nad mężczyzną, który potrzebował pomocy po przejściu burzy. Dodatkowo, wiele ulic zostało zablokowanych przez powalone drzewa, a w niektórych miejscach wiatr oderwał fragmenty dachów pokrytych blachą. Lokalne służby interweniowały także w Domu Kultury SCK, gdzie spowodowany prawdopodobnie nagły spadek napięcia sieci elektrycznej wywołał alarm. Obecnie niemal 900 odbiorców na Podkarpaciu pozostaje bez prądu, z uszkodzonymi liniami energetycznymi i transformatorami, co potwierdza skalę zniszczeń. W związku z prognozami meteorologicznymi, które przewidują dalsze burze i ulewne opady deszczu, regionalne władze podtrzymują ostrzeżenia dla 7 powiatów, w tym Krosno, Krośnieński, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów i Strzyżowski. Meteorolodzy ostrzegają, że burze mogą być miejscami bardzo intensywne, z możliwością wystąpienia ulew o opadach do 70 mm oraz silnych porywów wiatru dochodzących nawet do 90 km na godzinę. Takie warunki mogą prowadzić do kolejnych szkód na terenie całego regionu, zwiększając ryzyko zalania piwnic oraz uszkodzeń infrastruktury. W reakcji na te zagrożenia, lokalne władze oraz służby ratownicze zwiększyły swoje przygotowania i dyżury, aby szybko reagować na ewentualne sytuacje kryzysowe. Jednocześnie apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i monitorowanie komunikatów pogodowych oraz zaleceń bezpieczeństwa.